Pierwsze do Kaczorowa dojechały okoliczne zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po kilku minutach dojechały też ciężkie wozy gaśnicze z Jawora i Jeleniej Góry. Paliło się pomieszczenie gospodarcze, strażacy skupili się w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu przed ogniem sąsiadującej przybudówki. Pożar był już na tyle rozwinięty, że jeden z budynków zupełnie był już spalony, natomiast postawiono prądy gaśnicze w obronie tego drugiego. Udało się częściowo go uratować. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu pojawił się też patrol policji i pogotowie energetyczne. W tej chwili jeszcze nie znamy przyczyny. Jest kilka tutaj takich wątków, które są konsultowane pomiędzy policją a strażakami. Jest energetyka na miejscu, bo doszło do nadpalenia też linii energetycznej, więc no, jeszcze w tej chwili to za wcześnie, żeby mówić o jakichś przyczynach. Dochodzenie w zakresie ustalenia przyczyny powstania pożaru prowadzi policja.